Tato, widziałam cię na sali. Nie jesteś tu potrzebny. Chcę porozmawiać z Taylor i z córką. Jesteśmy zajęci. Czy to nie może chwilę zaczekać? Może ma coś ważnego do powiedzenia. Zaczekam na zewnątrz. Nikt tego nie mówi, ale ja wiem, że to moja wina. To, że ze sobą nie rozmawiacie i aresztowanie Nika, to moja wina. To ja sprowadziłam Shane'a do domu. Myślałam, że robię dobry uczynek. Shane był dorosły. Sam odpowiadał za swoje czyny. Tato, dlaczego wyjechałeś do Paryża? Ja wiem, że pojechałeś otworzyć nowy sklep, ale możesz to powiedzieć mamie? Ostatnio w ogóle nie wiem, dlaczego robię różne rzeczy. Bałem się, a przede wszystkim było mi wstyd. Już nie musisz się tak czuć. Sprawa jest zamknięta. Już nikt nie może cię podejrzewać. Ja też tego chcę. Zwłaszcza ze względu na ciebie. Nieważne dlaczego, ale chcę wam obu powiedzieć, co zrobiłem. Mam swój udział w zabójstwie Shane'a. To ja wrzuciłem jego ciało do zatoki i pozwoliłem, żeby oskarżono o to Nika. Miałem nadzieję, że trafi do więzienia. Poszukajmy porucznika Bakera. Jeszcze nie. Mamy mało czasu. Pytajcie mnie o co tylko chcecie. Nie rozumiem. Czy ty to robisz dla mamy, żeby nikt nie poszedł do więzienia? Przecież nie zabiłeś Shane'a. Nie wiem, kto pociągnął za spust, ale to ja żyję. Czy on cię zaatakował? Przyszedł mi coś powiedzieć. To on wniósł broń do budynku? Tak. Chciał cię zastrzelić? Tak mi się zdawało, ale potem przystawił sobie lufę do skroni. Mówił, że życie bez ciebie jest nic nie warte. Co zrobiłeś? Cokolwiek zrobiłem, nie było to skuteczne. Próbowałeś go powstrzymać, żeby się nie zabił. Miał broń w rękach, kiedy ona wystrzeliła. Shane upadł na podłogę. Przykro mi, że tak się stało, ale to już teraz nie ma znaczenia. Kiedy postanowiłeś wrobić w to Nika? To nie miało nic wspólnego z Nikiem. Już raczej z jego łodzią. Pojechałem tam odwiedzić Phoebe. To ty mówiłeś, że ta zatoka kryje wiele tajemnic. Jasne, ale tej nie powinieneś był ukrywać. Dlaczego od razu nie poszedłeś na policję? Nie wiem, ale nie poszedłem. A potem, kiedy go oskarżono? To też mnie zaskoczyło. Pozwoliłeś na to. Byłeś przy jego aresztowaniu. I nic nie powiedziałeś. Nic nie powiedziałem. To wszystko. Chyba, że chcecie usłyszeć szczegóły. Ja chcę. Nie zrobiłaś nic złego, okazując Shane'owi odrobinę serca. To nie ty go pchnęłaś do samobójstwa, tylko ja. Przez chwilę, zanim umarł, zobaczyłem w nim to, co ty widziałaś. Może nie można było temu zapobiec. Shane wykorzystał twoje dobre serce i nadużył zaufania. Ale ja zrobiłem to samo. Jeśli masz któremuś z nas wybaczyć, to wybacz jemu.